Do przodu! Wow. Czas na ubaw. Wow, ale wygląda bosko, a to nie koniec. Samochód, który wyrywa z gaci człowieka. Kosmos. Dobra, kasa jak... Jak nowy. Dobijamy cargo? Panie i panowie. Naładowani pozytywnymi emocjami. Wiosna w TVN Turbo. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry ponownie Poznań. Wielkie brawa dla was. Pewnie tak, sami sobie bijecie, okej, ale bijecie też widzom i na pewno widzowie na YouTubie TVN Turbo i na Facebooku TVN Turbo też wam biją brawo, bo właśnie rozpoczynamy drugą transmisję live na naszych kanałach społecznościowych. Za chwilę pojawi się tutaj dwóch moich redakcyjnych kolegów. Jak mówią, w ich żyłach płynie naprawdę benzyna, projektują i konstruują. Kto to taki? Domyślacie się już? No to zobaczcie, kto za chwilę usiądzie na tej kanapie. Oczywiście jest tutaj pięknie napisane Grzegorz Duda i Przemek Szafrański, ale zanim się pojawią, to zobaczmy teraz spot promujący ich kolejny sezon rywalizacji. Kolejny pojedynek Duda kontra Szafrański. Czas na nowe wyzwanie. Amerykańska motoryzacja. Trudne zadanie przede mną. Będę robił pick-upa. Prawie 8 metrów, silnik, skrzynia biegów, olbrzymie koła. Najbardziej amerykańskie w motoryzacji, co może być. Teraz sobie wyobraźcie, czarna lampa, czarny grill. Genialnie to wygląda, naprawdę. Nowy sezon Duda kontra Szafrański. W niedzielę o 14:45 w TVN Turbo. Ależ emocje. U nas od lat nie zmienia się nic. Tutaj cały czas są właśnie emocje. Emocje w TVN Turbo. No to co? Zapraszamy. Zapraszam Przemka Szafrańskiego i Grzegorza Dudę. Wielkie brawa dla nich za odwagę. Grzesiu, przyjmij piątkę. Ci ludzie przyszli dla was. Dzień dobry, Grzesiu, tutaj jest mikrofon dla ciebie. Ależ to było wejście z taką muzą, słuchajcie, to jest mój ulubiony kawałek, bo ja się tak przed startem nakręcam, usłuchaweczki i tak. Poważnie? Dokładnie. Ale jesteście też dobrze wychowani, więc... Dzień dobry, witamy was pięknie, cudownie w Poznaniu, na targach. Jest was strasznie dużo i to jest największa chyba satysfakcja, jaką to można w życiu mieć. To jest kosmos, widzicie, co się tutaj dzieje, zobaczcie. Tak, to jest ja nawet nie jestem w stanie przegenialne, cudowne rzędów, które tutaj są. Dzień dobry państwu. Dzień dobry, dzień dobry. Okej. Niesamowicie. Panowie, siadamy i sobie o motoryzacji rozmawiamy. Ja też biorę do dłoni tablet, ponieważ cały czas jesteśmy live na naszych socialach, czyli jesteśmy Pozdrawiamy na YouTube. W takim razie także internetowych oglądaczy, którzy oczywiście, tam są, patrzą na nas. Bardzo pięknie was także witamy na live'ie. YouTube TVN Turbo i Facebook TVN Turbo. Możecie tutaj zadawać pytania do chłopaków i ja te pytania przeczytam, a oni odpowiedzą na te pytania, które zadacie. Wy, droga publiczności, tutaj też będziecie mogli zadawać pytania, ale to za chwilę. Teraz ja sobie z wami porozmawiam, to ja pozadaję wam pytania. Panowie, wybraliście już chińskie auto elektryczne, które niedługo stanie w waszym garażu? Na szczęście nie mam garażu. A ja nie mam ochoty wybierać. Bo wiecie, o co mi chodzi? Widzicie, co tutaj się dzieje? Widziałem. Tu się dzieje motoryzacja i tyle tak naprawdę. Taka ona będzie. Przyzwyczajmy się, obserwujmy, macajmy się z nią i po prostu akceptujmy. Nie mamy wyjścia, nie mamy wpływu, ale co jest dużo ważniejsze, myślę, że nie ma potrzeby z tym walczyć po prostu. Okej, powiedziałeś macajmy, cieszmy się, bawmy się. Grzegorz, zajrzałeś chociaż tam do kilku tych aut elektrycznych, azjatyckich? Zajrzałem do tych samochodów, no wygląda to dobrze. Dotykałem pewnych elementów i niektóre naprawdę są świetnie wykonane. Niestety muszę powiedzieć, że obawiam się, że jeżeli chodzi o jakość wykonania na przykład wnętrza, czyli to co my widzimy, to co my jako odbiorcy kupujemy, to często bardzo mocno przekracza jakość samochodów europejskich i to jest chyba czas, kiedy Chiny mogą zawojować świat. Jedyna rzecz, która mi się totalnie nie podoba, to to, że cały czas niektóre marki, które wystawia się w Europie, są wiernymi kopiami przypominającymi europejskie topowe samochody i to nie jest fajne. To nie jest fajne, natomiast jak najbardziej niech te chińskie marki też wchodzą. Chińczycy produkują większość rzeczy do samochodów na rynku chińskim się produkuje, to dlaczego nie mają sobie produkować swoich, tylko na miłość boską niech nie kopiują tych Europejczyków. Skoro mają całą technologię, to to wykorzystują po prostu. Dokładnie. Trudno jakby nie patrzeć, daliśmy im tą technologię, wiesz, to jest tak, że to my im daliśmy produkować te rzeczy, te części, my w sensie mówię Europa i nie dziwmy się, że teraz skorzystają z tego, no dostali od nas piękny podarunek, skonwertowali to na swoją modłę, na swoje potrzeby, na swoją mechanikę i na swoją motoryzację i tyle. I teraz to mamy, więc nie marudźmy. Po prostu cieszmy się, że to nadal się rozwija. U was w programie, tak? Jeszcze chciałeś? Na pewno spowodują te marki to, że dla nas, konsumenta, będzie dużo lepiej, bo samochody europejskie będą musiały stanieć, bo te samochody, jak patrzyłem na ceny, no to rozwalają system, nie? Zgadza się, tak jest. W waszym programie kontra były samochody niemieckie, były samochody polskie, a teraz będą samochody amerykańskie. Być może kiedyś też pojawią się samochody chińskie i elektryczne, ale teraz budujecie samochody amerykańskie, jak zakładam, raczej tam silników elektrycznych nie będzie. Więc w ogóle tak sobie myślę, że jak to będzie już taki, ja wiem, Duda kontra Szafrański, sezon 344, będziemy mieli z Grzegorzem po jakieś 130 lat, to wtedy dopiero... Jeszcze troszkę włosów na głowie ci zostało. Elektryczność chińską, prawda? Ale to koło 300 sezonu, więc jeszcze myślę, troszeczkę czasu jest na to, żeby były spaliny, żeby była etylina, żeby było dużo dymu, dużo ognia i tak naprawdę no taka jest amerykańska motoryzacja, jest brutalna, jest agresywna, jest taka przeszacowana, przewymiarowana i chyba taką właśnie motoryzację będziemy toczyć, nie? Przede wszystkim amerykańska motoryzacja to jest kolebka wariacji z powtórzeniami i to jest najważniejsze, że oni tam naprawdę się nie ograniczają. Hashtag nie ograniczaj się, który jest tutaj na tym Lancerze z przodu, no to jest takim właśnie hashtagiem, który bardzo pasuje nie tylko do tej japońskiej motoryzacji, ale też chyba przede wszystkim do tej amerykańskiej, gdzie tam cuda na kiju się dzieją, czyli teraz jest sky is the limit, lecimy w kosmos i nie ograniczajmy się, bo motoryzacja wymaga tego, żeby się ją bawić przede wszystkim i wtedy się staje najpiękniejsza. Wiem, że długo się przygotowywaliście do tego programu, między innymi spędzając czas w amerykańskich restauracjach, jedząc hamburgery z frytkami, popijając i Coca-Colą, zwłaszcza Przemek. I steki, oczywiście, tak. Panowie... To znaczy, poczekaj, ubliżasz mi, że przytyłem, czy... Przemek schudł. No wiesz. Nie, bo 60 kilo. Przemek nie jada takich rzeczy. 60 kilo schudłem, to jest, wiesz, istotne chyba. A teraz ile ważysz? Trochę ważę. Ale myślisz, że masz się podobną wagę. A nie wiem, ja ważę między 94 a 96, w sezonie, motorsportowym ważę 91, 89, bo niestety samochód wagi nie lubi. I to pytanie było nieprzypadkowe, ponieważ chłopaki budują teraz ekstremalnie szybkie samochody, w których bardzo istotna będzie moc, ale też bardzo istotna będzie masa, nie tylko samych samochodów, ale tych, którzy będą siedzieć za kierownicą, czyli was. To znaczy w moim przypadku, jeżeli Przemek, mogę pierwszy. U mnie ta masa jest mniej ważna, dlatego że ja robię samochód, który ma być genialnym samochodem wizualnie, odjechanym od rzeczywistości, natomiast dalej ma być samochodem, który będzie jeździł po drogach, czyli będzie miał skórki, klimki, piękny kubełkowy fotel i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Czyli chcesz powiedzieć, że nieważne ile on będzie miał tam, albo inaczej, nieważne ile będzie ważył, bo i tak będzie miał wystarczającą moc. To znaczy on musi ważyć, dlatego że samochód, który wybrałem, jest samochodem, który sam w sobie musi ważyć. Ja sobie zdawałem z tego sprawę, ale... Dlaczego mu nie zrobić? Może to jest właśnie ten moment w programie Duda kontra Szafrański, kiedy ujrzymy 1000 koni plus. A Przemek, u ciebie też tak myślisz, że będziesz się zbliżał do takiej granicy? 1000 koni? Aha. Wiesz co, chyba nie, dlatego że ja rzeczywiście, tu Grzegorz ma rację, że w momencie, kiedy ma być klima, ma być skóra, to musi ważyć, więc będzie po prostu ponad 1000 koni. Wiem, że Grzesiu na pewno to stworzy. Natomiast ja poszedłem właśnie w uciekanie z masy. Moje będzie bardzo lekkie, mimo że będzie bardzo duże, bo będzie ażurowe. Nie mogę za bardzo zdradzić jakby, jak to będzie konstrukcyjnie rozwiązane, ale widzę tu kilka takich elementów, które tam na przykład podtrzymują te napisy, które bardzo przypominają mi mój pojazd, bo to nawet nie będzie samochód. I nie będzie miał 1000 koni, ale chciałbym, i to jest takie moje marzenie, idea, tu trochę, powiedzmy, spoileruję, jak to dzisiaj się mówi w nowoczesnym rynku medialnym. Chciałbym powiedzieć, że mam nadzieję, że uda mi się przełamać barierę 10 sekund od 0 do 300 na godzinę. Do 300? Do 300 na godzinę, tak. Taki jest plan na ten sezon, żeby zejść poniżej 10 sekund. Ale rozumiem, że to sprawdzimy, nie? No mam taką nadzieję. No. Spotkamy się na torze i to zweryfikujemy, sprawdzimy. Jak się nie uda, to nie będę płakał rzewnie, co prawda, ale trochę będzie mi przykro, więc mam nadzieję, że 0-300 w niecałe 10 sekund uda się osiągnąć. Prawie jak moja rajdówka, powiem ci. Ale chyba nie aż tak, nie? 0 do 200, 5,26. No to chciałbym, żeby właśnie mniej więcej to o takich wartościach dało się opowiadać. 1,8 z 0 do 100. Za nami pierwszy odcinek, jutro emisja drugiego odcinka. Wy jesteście troszkę do przodu, ale powiedzcie tak szczerze, wy wiecie, co buduje wasz konkurent? W sensie, przepraszam cię bardzo, nasz wspólny jakiś konkurent, tak, czy poczekaj, bo ja nie złapałem. Adam będzie? To właśnie ze spoilerowa, że Adam coś buduje? Tak? Nie, wiem, że u was jest przyjaźń, czy też koleżeństwo, ale no jednak rywalizujecie, jednak chodzi o to, żeby wygrać. Nie, znaczy, przepraszam Grzesiu, no jak nie? Chcę powiedzieć, nie, już ci mówię, to bardzo szybko. Ja mam takie poczucie, przynajmniej kiedy Grzegorz pierwszy raz zadzwonił i spotkaliśmy się, gadaliśmy o tym, żeby robić ten program, że nie rywalizuję z Grzegorzem, rywalizuję z motoryzacją, rywalizuję z własnymi ograniczeniami czy możliwościami, natomiast my rzeczywiście kumplując się, nie chciałbym wprowadzać do tego wątku jakiejś kłótni, bo to bez sensu po prostu. My myślę, że ścieramy się z motoryzacją, nie? Słuchajcie, ja wam powiem tak, ja bym to ocenił, Krystian, tak bardzo prosto, że widzisz, piłkarze grają mecz, a na końcu wymieniają się koszulkami i przybijają piątki. Rywalizacja jest fajna, tutaj ta rywalizacja jest zupełnie inna niż ta, która jest w sporcie, tak? Bo tutaj jednak wy, widzowie, kochani, decydujecie, czy to przypadnie wam do gustu, czy nie. My budujemy, ja doszedłem do wniosku, że zawsze buduję, ja będę mówił za siebie, Przemek za siebie, ja buduję zawsze samochód, który spełnia moje marzenia, spełnia moje oczekiwania i korzystam bardzo mocno z możliwości stacji TVN Turbo, która daje mi możliwość bawić się motoryzacją, bo w codziennym życiu nie jest to takie proste i nie ma na to czasu, czyli skoro mam taką możliwość, to co, sky is the limit, lecę, robię takie rzeczy, które mogą być odjechane, które mnie będą cieszyć, które ze mną będą zostawać, bo te samochody, które widzicie tutaj stoją, ja mam problem z nimi się rozstać i chcę, żeby one były ze mną jak najdłużej, a jak mają zmienić garaż, to najlepiej u jakiegoś przyjaciela i pismo notarialne, że mam dostęp do końca życia jeden dzień dłużej. No. I takie jest moje, to są moje miłości. To nie są produkty programowe, że kończy się program, mam je gdzieś, tylko kocham te samochody, to jest kawałek mojego życia, kawałek mojego serca, kawałek mojego pomysłu, możliwości, które dała mi stacja TVN Turbo, że mógł się tą motoryzacją pobawić. Od lat to ja mam właśnie przyjemność informować chłopaków o tym, kto zwyciężył w tym pojedynku. Wy teraz mówicie, to jest zabawa, że chcecie dodać takie auta, które się wam podobają. Ale ja widzę tę radość, kiedy mówię Przemek, ty albo Grzegorz, tym razem ale ty. Ale oczywiście, Przemek, to jest się pojawia taki błysk w oku. Słuchaj, no przecież wchodzisz do rywalizacji w jakimś stopniu też po to, żeby wygrywać. Też po to, żeby przynajmniej próbować się zmierzyć. Zwłaszcza, że nigdy w życiu nie myślałem jeszcze kilka lat temu, że cień szansy będę miał na to, żeby móc się z Grzegorzem mierzyć, bo jakby nie patrzeć, pamiętasz zaraz jak to się zaczynały nasze konkurencje, zawsze mówiłem, że wielki mistrz, że próbować podgryźć wielkiego mistrza, więc wiesz, więc oczywiście, że ta sytuacja, kiedy dzwonisz i mówisz taki jest wynik, jest też odzwierciedleniem widzów, naszych przyjaciół serdecznych, którzy nas oglądają, na nasze życie, więc to jest ta emocja, natomiast ona nie jest niezdrowa. Ja nie mam tak, że na przykład, nie wiem, budzę się rano zestresowany, kurde, nie wygram albo przegram, paznokcie zjedzone do połowy, prawda? Nie ma chyba czegoś takiego negatywnego. No nie wiem, nie budzę się z tobą rano, wiesz? No wiesz, ale wiesz, w sensie nie ma tego niezdrowości. Przed chwilą chciałeś się ze mną koszulką wymieniać, przypomnę ci. Trzeba byłoby zapytać waszych partnerek, słuchajcie, no rzeczywiście właśnie, ten błysk, tak jest. Błysk w oku jest, ale ja uważam, Krystian, że on jest zawsze. Raz łzy szczęścia, raz radości, nie? i sobie gratulujecie, ale wydaje mi się, że jak troszkę tej rywalizacji jest, którą możemy oglądać na antenie TVN Turbo w niedzielę, teraz kolejny sezon. Tak. Z Adamem ta rywalizacja w moim przypadku była bardzo widoczna, bo jednak ta kontra to jest kawałek Adama, kawałek Przemka. W stacji TVN Turbo ja teraz obchodzę wielki jubileusz. 10. samochód w kontrze. To jest, wielkie brawa. To jest dla mnie naprawdę mega. Grzesiek zbudował na waszych oczach 10 aut. Zbuduje 10 aut. 10 aut w kontrze, no bo w garażu Dudy powstało kilka samochodów i kilka innych projektów, także no, bardzo się cieszę. Tutaj tych możliwości jest dużo, mega się cieszę i dziękuję wam bardzo, że wy to dalej chcecie oglądać i chcecie na tego łysego pana jeszcze patrzeć. Także bardzo wam za to dziękuję. A ja mam nadzieję, że was nie zawiodę, że te pomysły będą na tyle fajne, że będziecie brnąć w tą piękną motoryzację razem ze mną. No i na to liczymy. A które auto darzysz największym sentymentem? Wiem, że na pewno każde, ale czy zbudowałeś ten jeden samochód? Wśród tych 9, które zbudowałeś w programie Kontra tylko, który najbardziej? Jeżeli chodzi o program Kontra, które najbardziej. Każde ma coś w sobie, tak? I każde ma ten mój pomysł i dużo energii, która jest w ten samochód włożona. Natomiast zapytał mnie znajomy ostatnio, że gdyby wojna z Ukrainy przeniosła się do Polski, a że jestem blisko granicy, na południu Polski mieszkam, to który samochód bym zabrał? Czyli podstawił mnie pod ścianą, bo było ciężko wybrać. I powiem wam, że zabrałbym kampera, za kampera zapiąłbym podwójną lawetę i wziąłbym na pewno Evo i Audi i wziąłbym jeszcze pomoc drogową z drugą podwójną lawetą i zabrałbym BMW, T2 i Toyotę. Przemek, a ty? Ja myślę, że najbardziej, to naprawdę najbardziej, emocjonalnie, sentymentalnie i tak uczuciowo związany jestem z Mercedesem, bo Mercedes był dla mnie przynajmniej mega powrotem do moich dawnych lat, a na drugim miejscu to Maluch, to na pewno Maluch, który teraz jest w Szkocji w muzeum, serdecznie chłopaków pozdrawiam ze Szkocji i tam sobie stoi u nich, więc te dwa. Natomiast Mercedes na pewno zrobił też dla mnie największe wrażenie, jak już go zbudowałem, faktem, jak ludzie go postrzegali, jak gdziekolwiek to auto stanęło, jak ludzie się naprawdę zachwycali tym samochodem i dawało mi tą mega przyjemność, mega frajdę, te emocje ludzi, bo chyba o to tak na końcu chodzi w tym programie, były najważniejsze na pewno przy Mercedesie. Kilka razy widziałem to Evo w Warszawie i naprawdę robi wrażenie, zresztą wydaje mi się, drodzy widzowie, że wy również możecie tak stwierdzić, obserwując właśnie auta Grześka, które tutaj stoją, że na żywo one robią jeszcze większe wrażenie niż w telewizji. To jest niesamowite. No druga część stoi na hali numer 4, tam gdzie Mistrzostwa Mechaników, także was zapraszam oczywiście też, żebyście mogli zobaczyć. Tam jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć, 6 pojazdów. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, 6 chyba. Albo 7. O, kilka lawet przyjechało tutaj z Ryglic. A jak? Słuchaj, chcę się dzielić tym, naprawdę, ja się chcę z wami dzielić dzisiaj. Ja tych samochodów nie przywożę tutaj po to, żeby się nimi pochwalić, bo chyba nie trzeba, bo na antenie wszyscy je widzieli. Natomiast przywożę je po to, żebyście mogli ich dotknąć, poczuć tą kawałek emocji takich, jak ja czułem i jak czuliście przed telewizorami, dotykając ich, tak? Bo wydaje mi się, że fajnie jest zobaczyć coś, dotknąć, popatrzeć, jak to jest zrobione, skoro widziało się to na ekranie w TVN Turbo czy w social mediach. A tutaj można tego dotknąć, zweryfikować to, co się widziało z tym, co jest w rzeczywistości. Pojawiają się pierwsze pytania od naszych widzów na YouTubie. Już się boję. Przemek, pierwsze do ciebie. Strzelaj od razu. Krystian, niech zaboli na starcie, żeby już było. Pierwsze jest proste, ale odpowiedź może być trudna. Jakie mieliście wymarzone auto w dzieciństwie? To Grzesiu, ciebie puszczam przodem, bo moje jest to proste zbyt. Ja mówiłem o tej ścianie w programie, kiedy robiliśmy auto marzeń, co zrobiłem Audi Quattro. Ja miałem tam Jaguara, miałem oczywiście Contacza, Lamborghini, miałem Audi Quattro, miałem pierwsze prototypowe na zdjęciu wersje Corrado, jak wychodziło to nowe, które było cudowne i wiele innych. I oczywiście pewnie pamiętacie, że miałem też Samanthę Fox, która po prostu troszeczkę odciągała mnie wzrokiem od tych pięknych samochodów, ale jej się nie udało. No i Audi Quattro gdzieś zostało w tej mojej głowie ze względu też na motorsport. Wiecie o tym dobrze, że się ścigam 20 parę lat do dzisiaj w motorsporcie, że ten motorsport jest bardzo bliski mojemu sercu, dlatego to Audi Quattro jednak, jak się zastanawiałem do programu, mówię, to było to, o czym marzyłem najbardziej i go mam, stoi na hali numer 4. Ja teraz zrozumiałem jedną rzecz, dlaczego Samantha Fox przegrała u Grzegorza z samochodami, bo gorzej brzmiała. Auta lepiej brzmią po prostu niż Samantha Fox i to pewnie dlatego. Słuchaj, zobacz na te samochody, które wymieniłem, jakie mają zderzaki i porównaj, czy jest. W ogóle Samantha Fox ma do tego podejście. Nie ma podejścia. Nie ma podejścia. Tak, o czym ty marzyłeś w dzieciństwie? Ja zawsze i to naprawdę, i to spełniłem, to właśnie było to Evo. Dlatego ta emocjonalność była w nim największa, bo pamiętam to Evo, tą 190 tak zrobioną. Pamiętam, kto był pierwszym objeżdżaczem Evo. Wiesz, kto był pierwszym objeżdżaczem Evo testowym? Mój ukochany kierowca Formuły 1. Niestety świętej pamięci w 1994 roku zginął w wypadku, czyli Ayrton Senna. O. Taka ciekawostka. A wiesz, że tutaj gdzieś się kręci na parkingu pod targami takie prawdziwe Evo? Wiem i nawet wiem, do kogo należy i jest przepiękne i też jest czarne, tak dokładnie. Więc to było moje auto prawdziwych marzeń, takich motoryzacyjnych gówniarza, który pamiętam przyjeżdżał na targi poznańskie z uwagi na to, że ja jestem w 50% poznaniakiem, bo mój tata jest z Poznania, z ulicy Rolnej. I tu przyjeżdżałem na te targi wtedy, końcówka lat 80., 90. i właśnie oglądało się te samochody i człowiek umierał z miłości. A to prawda, Przemek, że wtedy targi trwały w tamtych latach 80., początek 90. tydzień motoryzacyjne, że tak się zapętlały. I chodziło to tu wszystko i to było po prostu fenomenalne pierwsze doznania. Poznań Motor Show, pierwsze, te lata 80., 90. zaczynało się w czwartek i kończyło się w niedzielę, ale za tydzień. Także była gruba impreza. Tak to kiedyś wyglądało. Dzisiaj nie jest łatwo, co musiał być wtedy. Grzesiek, kolejne pytanie jest tylko do ciebie. Czy odpalisz Lancera? No i tutaj ja za chwilę spojrzę się, czy jest jakaś szansa, czy są gdzieś kluczyki. Jeżeli wyłączycie... Dobra, wyłączymy. To ty skombinuj kluczyki, my wyłączymy i odpalimy. Ale są tu chyba kluczyki u was. Są kluczyki? Mamy gdzieś kluczyki do Lancera? To my kluczyków poszukamy, a ja zapytam się teraz was, droga publiczności, czy wy macie może pytania do... tych panów. Ma ktoś pytanie? Normalnie sobie obejrzy live'a na żywo. Śmiało. Nikt nie ma pytań, nie stresujcie się. Idzie na żywo, nie wymigamy się, możecie jechać z koksem. O, tam jest kolega, to tutaj może ciebie poproszę, albo może jakoś tam się dopcham do ciebie. Jak będziecie bić, to ja poproszę w brzuch, nie w głowę, bo jeszcze muszę dzisiaj mechaników zakończyć. Cześć, jak masz na imię, skąd przyjechałeś? Łukasz z Piły. Łukasz z Piły zadaje pytanie. Jeden z najsłynniejszych dziennikarzy motoryzacyjnych powiedział kiedyś, że każdy fan motoryzacji powinien mieć raz w życiu Alfa Romeo. No i pytanie do całej trójki. Czy kiedykolwiek za swoje prywatne pieniądze kupiliście Alfa Romeo, jeździliście? Proste. Jakie były wrażenia? Ja miałem 147 w bokserze, później miałem... jeszcze 146 miałem, później 156. Dlaczego? Ja wam powiem, dlaczego Alfa. Ja wiem, że ta Alfa jest taka troszeczkę znienawidzona, ale sami zobaczcie na Alfę Romeo i tak naprawdę te niemieckie samochody wyglądają troszeczkę jakbyśmy patrzyli na kobietę w kaloszach, a zawsze mówię, że włoskie samochody wyglądają jak kobieta na szpilkach. Oczywiście te szpilki powodują to, że może się wywrócić, na przykład na kostce. Natomiast no, zawsze to lepiej wyglądać. Te włoskie samochody mają ten swój sznyt, ten swój design, ten swój dotyk takiego arcydzieła. No a Alfa, umówmy się, jest chyba z tych piękności włoskich najtańszym autem, którego można mieć i wcale one się tak bardzo nie psują, jak się wydaje, podobno. Przemek? Miałem Alfa, ale jest to taki epizod, który chciałbym zapomnieć i to nie dlatego, że ona się psuła, czy coś jej się działo, tylko dlatego, że nie trafiłem w drogę w którymś momencie tym samochodem i pożeglowałem gdzieś tam w las, powiedzmy, więc tak, miałem Alfę, Alfa skończyła na śmietniku historii poprzez... A którą miałeś, pamiętasz? 147. No właśnie, dokładnie tak. Ja też odpowiem na to pytanie, bo też pan o to prosił. Ja kiedyś płaciłem zaliczkę, czy tam zadatek za 159 bodajże z silnikiem diesla, ale wreszcie zrezygnowałem. Co przepada, zaliczka czy zadatek? Pieniądze przepadły, one nie były duże, ale gdzieś tam przepadły, wycofałem się, ale byłem zauroczony, jak ta 159 w kombiaku jeździła, jak to auto się uprowadziło, jak fajnie tam działała skrzynia. Dałeś zadatek. A, to zadatek. Dałeś zadatek. Jeżeli straciłeś, to dałeś zadatek, zaliczkę można odzyskać. Zadatek jest jakby zupełnie nie... Znaczy trzeba w ogóle rozróżnić. Zaliczka to zadatek to nie jest to samo, to nie jest synonim. Jak płacisz zadatek, to ten zadatek, jeżeli rezygnujesz, po prostu przepada. Przemek, to ty jako handlowiec samochodami bierzesz zawsze zadatki, tak? Ja zawsze biorę zadatki, dokładnie tak. A tak naprawdę powiem ci szczerze, nigdy nie biorę ani zaliczek, ani zadatków. Gotówka cała na stole, to jest okej. 20 samochodów na wszystkie zadatki, zwróciły się, wozy dalej już stoją. Nie? I dokładnie tak. A może kiedyś pojawi się u was włoska motoryzacja? Co wy na to? Jest to bardzo ciekawy pomysł, natomiast no, tutaj trzeba byłoby poszaleć i kochana stacjo... A, bo wy nie szalejecie w tym programie, zapomniałem, tak, w tym programie nie szalejecie. Z kasą by trzeba było poczekać. A ile teraz jest? Ja się modlę, kochana stacjo, daj podwyżkę, zrobimy włoską motoryzację. Jeszcze ze 3 dyszki, tak? Halo, to mówiłem ja, Grzesiek. Ubu dubu, niech nam żyje prezes TVN Turbo. Ja bym bardzo chciał włoską motoryzację. Ja bym bardzo ją chciał, bo ona... jest rzeczywiście, jak Grzegorz powiedział, najpiękniejsza, jeżeli chodzi o estetykę i bardzo bym chciał, bo tam można naprawdę super auto zrobić, wymyślić, wykreować, podkręcić jeszcze tą włoskość i mieć z tego mega satysfakcję i co najważniejsze, można zrobić porządną mechanikę do włoskiej motoryzacji. To jest wyzwanie, bo oni nie posiadają dobrej mechaniki, więc fajnie zrobić dobrą mechanikę do pięknego włoskiego designu, więc ja jestem za włoską motoryzacją, ale rzeczywiście, panie prezesie, tak ze 3 dychy jeszcze górką, nie? Dorzucić. Właśnie dostałem tutaj na ucho sygnał od księgowej TVN Turbo i powiedziała, nie ma szans, kombinujcie, wykażcie się, potraficie to zrobić. Bo no teraz ile macie? Teraz mamy 80 netto, prawda? Dobrze kojarzę? Chyba tak. Tak. No i co? Nie dałoby rady... Jakie? 70 netto, to tobie więcej dali 70 ode mnie? Netto, przepraszam. Dali mu więcej, słyszeliście. No ja mam więcej, no. Ej, też tak nie bawię. Faktycznie 70 netto. Obraziłem się na razie. 4 z kawałkiem. Cześć Grzeniu. Ale miło było, prawda, że był z nami. Dajże 5 chociaż z tego, co? Dobra, odpalę cię, ale za sceną. Dobra. Słyszeliście? Ja napiszę na social mediach, czy odpalił, Podzielicie się tą kasą, tak? Na zapleczu. Znaczy na zapleczu, naszym backstage'u. Ale ty się nie mieszaj się w tą rozmowę, bo będzie trzeba się dzielić też z tobą. No ja załatwiłem, że będzie te pieniądze. Ale trzeba dzielić z tobą, no. To dzięki mnie się dowiedziałeś, że Przemek ma więcej, wiesz, to jest prowizja. 10%. Prawdziwy taryfiarz, prawdziwy z ciebie taryfiarz. Może ten zadatek mi się zwróci. O! Chociaż tyle. Chłopaki, kolejne pytanie, które dotyczy was obu, to czy... mieliście takie auto, które was zawiodło i wydaje mi się, że tutaj nie chodzi o to, że się popsuło, rozkraczyło na drodze, tylko po prostu spodziewaliście się po nim więcej, kupiliście, jeździliście i stwierdziliście, no nie, to nie to. Tak, ja miałem. Jak wiecie, mam nadzieję może, że wiecie, że jestem fanem marki Land Rover i wszystko, co ma zielone jajo, po prostu bardzo lubię. Kupiłem sobie Range Rovera L322 4.4 benzynę, to jeszcze była BMK w środku i to było auto, które naprawdę kupowałem z takim wielkim przekonaniem, że będzie cudownie, będzie wspaniale i ten romans z tym samochodem, po prostu poczułem się zdradzony, oszukany, okazał się fatalny jakościowo, fatalny jeśli chodzi o estetykę, o wygodę za kierownicą, gdzie zawsze no, Range Rover to dla mnie była góra gór i bardzo szybko się go wyzbyłem, bo zawiódł mnie, zawiódł moje uczucia, zawiódł moją emocjonalność, zachwiał moją miłość do marki i jak sobie kupiłem porządnego starego Defendera, który trzeszczał, skrzypiał i odpadało od niego wszystko, co może od samochodu odpaść, to wtedy pomyślałem sobie, nie no dobra, fajny jednak Land Rover jest. Ale i tak wiem, że kochacie wszystkie samochody, ale Grzesiek, zdarzyło się pewnie takie, gdzieś tam padło w twoje ręce. Ja się cały czas zastanawiam, czy któryś samochód mnie zawiózł, bo zazwyczaj chcę kupować samochody, które coś dadzą od siebie dla mnie i te samochody rzeczywiście dają jakiś feedback i nie rozróżniam je na samochody za 10 tysięcy złotych i za powiedzmy kilkaset tysięcy złotych, tylko każdy samochód coś od siebie ma dawać, jakiś fajny zwrot, prawda, jakieś fajne poczucie i czy któreś auto mnie zawiodło, cały czas tak myślę jeszcze szybko i kurczę chyba nie będę ci umiał na to pytanie odpowiedzieć, no miałem parę Land Roverów, zacząłem się zastanawiać, ale mówię tak, Przemek mówi Land Rover, mówię, ten był fajny, tam ma chimery, no ale przecież mu trzeba wybaczyć, wiemy na co się piszemy, no i tak cały czas gdzieś tego kompromisu szukam i chyba nie mogę tego kompromisu znaleźć, no. Naprawdę? No kurczę, no pomóż. Chociaż motocykl może. Też nie. Nie? No bo motorynka kochałeś, psuła się chwilę, ale kochałeś. Grzegorz, tak, to znaczy, że tak zobacz, to znaczy, że świadome, dobre wybory podejmujesz. Albo kocham na tyle motoryzację, że po prostu wybaczam im od razu tym samochodom i tym pojazdom wszystkim i zapominam, nie? Oczywiście nawet u nas chłopaki z planu TVN Turbo, pozdrawiamy Mara, Piotra i wszystkich, którzy z nami pracują, Kubę oczywiście. Słuchajcie, no oni mówią, kurde, To samochody, ty mówisz, że on taki dobry, a przecież się zepsuło coś, a przecież on ci tak, ja mówię, no ale no przecież samochody się psują, nie? To se naprawię. No właśnie, jak ja bym go miał, to byłby problem, bym musiał jechać do mechanika, ty mówisz, że on jest dobry, bo se szybko sam naprawiłeś. No tak, bo może tak... to jest problemem u mnie, że coś się zepsuło, nie zwracam na to uwagę, tylko wjeżdżam, naprawię i jadę dalej. No tak, bo tak wiele osób tak mówi, że kiedyś to było, prawda, ale przecież kiedyś właśnie te duże Fiaty, Maluchy, Polonezy, przecież one się co chwilę psuły, co chwilę się je naprawiało. Można było to zrobić samemu, ale się co chwilę psuły. Teraz samochody... psują się chyba rzadziej, tak mi się wydaje przynajmniej. No przejeżdżają chociażby te 20-30 tysięcy bez awarii. Nie. Albo więcej. Nie. Albo więcej też oczywiście. Dzisiaj no. Samochody są naszpikowane bardzo mocno elektroniką, systemami i oczywiście, że one mają jakieś tam chimery. Prawda, na przykład ja jadę Range Roverem, jeżdżę teraz i jadę sobie właśnie. I on na przykład rejestruje go to dealer, bo coś ma tam z parktronikiem czy z radarem. Ale ja wiem, że jemu zaraz przejdzie, kochanemu. Mówię, tu zaraz ci przejdzie tak mały. Ma być poza tym, a ty no. Jesteś tylko, mówię, brytyjską technologią, tak możesz mieć, ale jesteś kochany, cudowny, wygodny, wspaniały i chwilę jeszcze ze mną będziesz. Ja ostatnio jechałem z taksówkarzem Aurisem, który miał 550 tysięcy kilometrów przebiegu i taksówkarz powiedział, olej, opony i hamulce, nic więcej, nic się z tym autem nie dzieje. Wiesz co, bo to akurat rzeczywiście jest takie auto, to jest takie auto, które no nie da się, żeby się zepsuło, no jest jak młotek, jest tak proste, jest tak... funkcjonalne, tak działające, że to jest fenomen po prostu. Ale ja nie wiem, jak się udało tak zrobić. I wszystkie tego typu auta, ta grupa. Rzeczywiście mają po pół bańki, po pół miliona kilometrów przejechane i one dalej jeżdżą i działają. Także są samochody, które trzeba sobie zadać pytanie, co ktoś chce od samochodu, czego oczekujemy, co chcemy, żeby nam ten samochód dawał, do czego on ma służyć i wtedy sami sobie dajemy odpowiedź. Oczywiście wcześniej ustalamy sobie budżet, bo pewnie nikt z nas go nie ma nieograniczonego. Tyle chcę wydać i później co chcę od tego samochodu, do czego ma służyć, co chcę. Kupowanie samochodu po to, żeby przypodobać się sąsiadowi jest największą głupotą, jaką można w życiu zrobić. Kupuje się samochód dla siebie, dla własnej satysfakcji i dla własnych potrzeb. Okej, droga publiczności, macie jakieś pytanie? O, tutaj ma kolega. Proszę bardzo. Będzie trudne, ja już to widzę. Jak masz na imię, skąd przyjechałeś? Ile masz lat? Mam 9... Tylko ciebie nie słyszymy. Włączmy mikrofon. Reżyserka prosimy o mikrofon dla publiczności. Tak to czasami jest, na żywo właśnie. Jakieś tam hopiki szaleją. 9 lat. A na imię masz? Antek. Antek i przyjechałeś? Z Wrześni. Z Wrześni, czyli tutaj obok Poznania. No i jakie masz pytanie tutaj do tych oto dżentelmenów? Ile zrobiliście w życiu aut? Ile zrobiliście w życiu aut? Zrobiliście, w sensie zbudowaliśmy od zera, czy naprawiliśmy? Naprawiliście. To nie, to ja się poddaję od razu. Ci mówię, wiedziałem, że będzie trudno. Nie jestem w stanie tego oszacować. Czekajcie, bo Antek chce coś dopowiedzieć, sprecyzować pytanie. No to zbudowali. Zbudowaliście. Dobra, to też będzie w moim przypadku ciężko policzyć. Bo budujesz auta rajdowe. Ty masz 9 lat. Jak ja miałem 6 lat, to byłem w ogóle... No mama mnie na wózku przywoziła do taty, do warsztatu, a jak miałem 6 lat, to już dłubałem z tatą. Później mój pierwszy samochód wyciągnąłem ze złomu mając 15 lat, Forda Capri. No i to był pierwszy, którego zbudowałem od podstaw całego. 2 lata, nikt mi nie chciał pomóc, ale było fajnie. Oczywiście doświadczenie jakichś tam mechaników, którzy mi go przekazywali, ale to był pierwszy zbudowany i pierwszy pamiętam, a później... Czy to jest to Capri, które wymieniłeś za motocykl? Tak. Tak, taka historia. Ale już wtedy budowałem kolejny samochód, nie? Także to tak wyglądało. No, Grzesiek Duda to taki troszkę polski Pagani. A dziękuję. Od najmłodszych lat buduje auta, fryzura trochę inna. No nie opowiadaj. Przemek, a ty? Nie wiem też, nie odpowiem na to, bo... U Grześka nie zliczymy, bo to będą auta wyścigowe, rajdowe, które budujesz co chwilę. Ja u ciebie bywam co jakiś czas i widzę, tam jest cały czas robota, cały czas sztab mechaników buduje te samochody. A Przemek? Dobra, jestem właśnie. Powiedz, dobra, teraz wreszcie możesz. Nie żartuję. Wiesz co, powiem ci Antek tak, nie znam tej liczby, naprawdę jest to na pewno powyżej jakiegoś takiego dosyć i tak już dużego progu, natomiast... Życzę ci bardzo serdecznie, żebyś jedno w życiu zbudował takie, które zostawisz sobie na zawsze. Ja tak nie mam, nie potrafię, ja zaraz biegnę dalej i pędzę dalej, nie zatrzymuję się na tym, co za mną, tylko lecę do przodu. Natomiast życzę ci serdecznie, żebyś jedno sobie zbudował, postawił na półce w garażu, czy tam, wiesz, gdzieś i powiedział sobie, że to będzie moje auto marzeń, moje auto życia i... A potem to już się posypie dalej, wiesz, jak zrobisz pierwsze, to już później poleci i przestaniesz liczyć. Po 40-50 aucie to już w ogóle przestaniesz liczyć. Jeszcze dużo czasu przed tobą. Okej, ktoś jeszcze chciałby zadać pytanie chłopakom? O, i tutaj, dobra. To wybierzesz? Wybierz. Dlaczego po raz drugi w programie Kontra amerykańska motoryzacja? Dlaczego jest? A jak masz na imię, skąd przyjechałeś, ile masz lat? Mam 10 lat, mam na imię Patryk i przyjechałem z Goczałkowa. I masz budowę z Ferrari, nie? To znaczy, wiesz co, ale pod wiesz co ja muszę odpowiedzieć, bo Przemka nie było, jak te, wiem o co ci chodzi. Chodzi ci pewno o Cobrę i pick-upa, tak? Tak. Wtedy, kiedy to nie była amerykańska motoryzacja, wtedy, kiedy była Cobra, mieliśmy budować kitkary, czyli małe, dwuosobowe, sportowe samochody. Ja wybrałem Cobrę, a Adam jako mały dwuosobowy sportowy samochód wybrał pick-upa. To dlatego może się teraz kojarzy, że Cobra i pick-up to jest amerykańska motoryzacja, ale to był temat dwuosobowy sportowy samochód. Także amerykańska motoryzacja jest pierwszy raz. A w sezonie 234 będzie po raz trzeci. Nie, będzie chińska elektryczna, coś tak czuję, albo ta włoska rzeczywiście. Okej, ja tu jeszcze tylko dodam, że... Statek kosmiczny, który polecisz na Księżyc, sam zbuduj, poleć na Księżyc. Niejaki Spartakus napisał, kocham pana Dudę. Nie Andrzejka, tylko Grzesia. Słuchajcie, wielkie brawa dla moich reakcyjnych kolegów. Oni jeszcze stąd nie uciekają, będziecie mogli sobie zrobić z nimi zdjęcie, zdobyć ich autograf. A wy, drodzy widzowie, na YouTubie i na Facebooku TVN Turbo, trochę żałujcie, że was tutaj nie ma, bo chłopaki mają naprawdę bardzo dużo czasu dla was, aby z wami porozmawiać i przybić piątkę. I jeszcze raz, ja wam dziękuję za tę fantastyczną rozmowę. Mamy chyba 3-4. Dziękuję. Tak. Na 3-4 wszyscy. Dobra. 3-4. Dziękujemy! O, tak pięknie. No i są piękne brawa dla nas. Serdecznie wam dziękujemy, naprawdę. Mega pięknie was widzieć, naprawdę. Mega pięknie, że tu jesteście. Aż się chce budować dalej samochody. Duda kontra Szafrański, niedziela, godzina 14:45, a tutaj już niedługo na antenie TVN Turbo, a tutaj o godzinie 13:00 pojawi się Dawid Andres, który tym razem podróżuje ciężarówką przez Australię, więc sobie o tej podróży też z nim porozmawiamy. Dobra, znaczy ja porozmawiam, a wy posłuchajcie. Dziękuję. Czyli my nie możemy porozmawiać i rozumiem, że my takiej ładnej koszulki nie możemy podpisać, nie? Właśnie. Nie, my nie możemy, zobacz, tylko nawet oni. Musicie. Tak? Jeszcze jedno ogłoszenie, takie bardzo szybkie. Tutaj jest koszulka TVN Turbo, gdzie zbieram dzisiaj przez cały dzień podpisy naszych prowadzących, a wy obserwujcie nasze social media, bo tę koszulkę będzie można zdobyć. Naciąg, Przemek. Pociąg tą koszulkę tam. Grzesiu, ja ci naciągnę. Do zobaczenia. Amerykańska motoryzacja. Do przodu! Czas na ubaw. Ale wygląda bosko, a to nie koniec. Samochód, który wyrywa z gaci człowieka. Kosmos. Dobra, kasa jak. Jak nowy. Dobijamy targu? Panie i panowie. Naładowani pozytywnymi emocjami. Wiosna w TVN Turbo.